tutaj doszło do takiego incydentu dość szokującego, a mianowicie zostali zaatakowani strażacy. To było właśnie tutaj. Strażacy przyjechali gasić ognisko, które się paliło na osiedlu romskim i w tym czasie zostali zaatakowani. Grupa ludzi znajdujących się w pobliżu próbowała odebrać strażakom sprzęt gaśniczy, no i również atakowała strażaków słownie, jak i doszło do ataku fizycznego na strażaków. Strażacy dostali wezwanie do ugaszenia ognia na miejscu nielegalnego wypalania złomu. Czy to była pierwsza interwencja? Nie pierwsza interwencja. Tych interwencji było coraz więcej, ale ostatnio było to, że to nawarstwiało się. Coraz więcej było wypalania i coraz częściej przyjeżdżała straż i policja. Wypalania czego? Palenie tam kabli, opalania na przykład sprzętu AGD. Mieszkańcy Koszar dzwonią na 112 niemal za każdym razem, gdy nad osiedlem pojawia się dym. W zeszłym roku policja i straż interweniowały 80 razy. To, że mieszkańcy zaczęli dzwonić tak często na straż i na policję, wynika z czego? No wynika z tego, że my już jesteśmy bezsilni, dlatego na przykład, a co ja wiem, czy się na przykład komuś dom nie pali na dole? Skąd my możemy wiedzieć? Przecież jest teraz pora bardzo sucha, różnie może dojść do różnego nieszczęścia. Przecież kiedyś to tak paliły takie ognisko, że ja myślałam, że u sąsiada się stodoła pali. No, także ciężko naprawdę nieraz, człowiek nie wie, jak się ma zachować. No ale my też sobie nie pozwolimy na to, żeby były tak masowe wypalania takich nieczystości. Jedziemy do innej społeczności romskiej, w Maszkowicach. I słyszymy, że nielegalne opalanie kabli i pozyskiwanie części ze złomu to często jedyne źródło dochodu Romów w górskich osiedlach na południu Polski. Monika Góralewska, dzień dobry panie, pan Bogdan? Bronisław. Pan Bronisław, przepraszam. Dzień dobry panie Bronisławie. Ten problem tam narasta od lat. Jaka jest wasza opinia o tym, co tam się dzieje? Pokazywali, że przesady tam robią. Wszyscy naokoło są uczuleni przez to ogniska, przez te palenie. A to widzę, że wy też pozyskujecie tu metale, nie? No bo wie pan, że to pozyskiwanie metali, to ten dym jest tutaj problematyczny, ale my nie mamy z czego żyć, a teraz nie potrafimy, bo nie umiemy. Młode chłopaki nawet kierowcami są, bo prawie jazdy mają ciężko. Widzą, że Rom, o, cóż, do widzenia, nawet nie chcą gadać, nie przyjmą do roboty. Osiedla romskie to wciąż nierozwiązany problem. Wiele rodzin żyje w skrajnej biedzie. Część domów to samowole budowlane, często bez kanalizacji, nieogrzewane i zagrzybione. Zameldowana jest tylko część mieszkańców. Prawie nikt nie ma stałej pracy. Rada Sołecka Koszar nie chce mieć takiego sąsiedztwa. Zwraca się do wszystkich instytucji, by te rozwiązały problem osiedla, a szczególnie opalania złomu. Wojewoda Małopolski, wójt gminy Limanowa, komenda powiatowa policji, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. Tam narosła jakaś frustracja z racji chyba też takiej pewnej bezradności wszystkich służb, jeżeli chodzi o to wypalanie metali. Tak, ale w kwietniu tamtego roku odbyłem szkolenie z ochroną środowiska, z powiatowym inspektorem, który uświadomił Romom o zagrożeniach związanych z wypalaniami, o karach, jakie mogą ich spotkać. I od tego czasu mamy sygnały, że jednak ta ich intensyfikacja działań jest mniejsza. Mhm. No, trzeba pamiętać, że w środowisku romskim ogień jest pewnym symbolem integracji, łączności. Więc oni tam będą zawsze próbować rozpalić ogień. Coraz mniej wypalają kabli, ponieważ unosi się zapach, który od razu ściąga odpowiednie służby do interwencji.